Także siemano, z tej strony Blazus, a w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w nowe Call of Duty Zombies. Jest to Call of Duty Zombie Warfare, jest to mod do... może nie bardziej mod, tylko jest to osobny klient do grania. Na tym kliencie są różne mapy z wszystkich praktycznie starych Call of Duty. Mod. Klient, który pozwala wam grać w zombie na różnych mapach, jak widzicie, z Call of Duty 4, oryginalnego, pierwszego Modern Warfare'a, z MW2, też oryginalnego, z 2009 roku, MW3 z 2013 roku, z Black Opsa 1, z Black Opsa 2. Oczywiście są to... bardzo mało jest tych map z Black Opsa 1 i Black Opsa 2, bo wiadomo, już było wtedy zombie, także nie ma sensu dodawać map z tamtych jakby gier. I są tu też klasyczne mapy, czyli Nachder und Toten i Green Run. W sumie to ja nie wiem, co to jest za mapa, nie grałem na niej nigdy. Ale my zagramy sobie na jednej z moich ulubionych map na początek, czyli na terminalu. Nie wiem, czy działa pad, ale jak widzę, jak widać, działa. Także macie tutaj, o, akimbo, shotguny. Quick Revive jest. Muszę sobie trochę słuchawki ściszyć, bo nic nie słyszę praktycznie, co mówię. No i macie mapę z Modern Warfare'a, chyba to jest... Nie wiem, wiem, że jest w trójce na tym grałem. Nie wiem, czy w... No nie no, w dwójce to też było. To jest z misji MW2. I sami widzicie, są zombie, ale od razu wam mówię, chyba nie ma aim assista na padzie, także chyba będę grał na klawiaturze jednak. Ja wczoraj grałem, bo tu za... Macie takie jakby wyzwania, bo tu nie ma nic typu właśnie jakiejś tam fabuły czy coś. Nie wiem, czy fabuła jest zombie. Tu macie po prostu wyzwania, które musicie robić i jak zrobicie te wyzwania, to dostajecie za to jakieś tam losowe perki lub inne sprawy. Już jest druga runda, to już na hita nie padają. Wbijemy sobie te 1000 punktów i kupimy te akimbo. Jakby były jakieś, nie wiem, szumy z mikrofonu, to was przepraszam, ale mam otwarte okno po prostu i mi wieje na mikrofon, bo jest strasznie gorąco dzisiaj, jak to nagrywam. Dobra, idziemy sobie, kupimy te akimbo. Oczywiście jest to klient tylko na komputer, na peceta. Dobra. A, to miało być akimbo. Idzie to akimbo. No dobra. Jak widzicie, to zombiaki respią się tam, gdzie pójdę. One się po prostu ponownie respią. Sami widzicie, o, przeszedłem tu i się pojawiają. Ale spoko jest ten shotgun. Albo jednak nie. Mogę sobie kupić w sumie mystery tego, weapon mystery. Otworzyć tę skrzyneczkę. Zaraz to zrobimy. Ja zapomniałem, że tu jest... Aha. I chłop zniknął. To jest właśnie też problem z tym klientem, że czasami znikają te zombiaki. Mamy już na mystery weapona, to sobie weźmiemy. Random weapon. Może dostaniemy coś fajnego? O, nawet nie jest źle. O, jaki fajny skin. Ogólnie też jeszcze co do szumu w mikrofonie, to zauważyłem, że na ostatnich filmikach dwóch, co nagrywałem, to byłem strasznie cicho, ale muszę wam powiedzieć, że... Nie wiem, czym to... Znaczy wiem, czym jest to spowodowane, ale jak podgłaśniam mikrofon, to strasznie mi szumi. Prawdopodobnie będę musiał kupować nowy mikrofon, bo prawdopodobnie ten, co mam, on już trochę przeżył ten mikrofon. Ma już parę lat. To będę musiał po prostu nowy kupić. Także wiadomo, zanim kupię, to też trochę potrwa. Dobra, idziemy otwierać znowu te. No i właśnie widzicie, to jest to, niewidzialne zombiaki są. Słyszałem, że to jest też podobno przez to, że ma się więcej niż 60 FPS-ów.
Ale teraz już tego nie sprawdzę, bo bym musiał z gry wyjść. A ja mam 500, jak widzicie. Tu chyba ogólnie jest maksymalnie 600. A to są podwójne punkty. A skończył się. Insta heal. No i już jak sami widzicie, biegają. A to piąta runda już. Dopiero. Dobra, trzeba będzie Juggernoga se kupić chyba. O, cholipka. Dobra, szóstą rundę zaraz mamy. Albo nie, jednak nie będę kupiła Juggernoga. Pozbieramy sobie do 5000 i sobie ulepszymy broń. Ale nie wiem właśnie, czy ulepszać te MP40, czy tego L86. Chyba MP40 ulepsza. Nie, to chyba są customowe skiny, bo nie pamiętam takiego złota w żadnym Call of Duty. Także to jakiś customowy chyba jest skin. Jak widzicie, też mam bardzo duży FOW, bo ta gra umożliwia zwiększenie sobie FOWa do 120 aż. Czego nie pamiętam, żeby było właśnie w Modern Warfare 2009. Bo to jest na silniku ogólnie Modern Warfare 2009. Ulepszenie. Ulepszymy sobie brońkę. O cholera, ale ja przecież nie mam amunicji w tym. O cholipka, ale się wpierdzieliłem. O, dobrze, mamy self-revive'a to. Staniemy. Fajnie sobie latają tutaj smoki, nie? A miałem te FPS-y obniżyć. Aha, 85 default. No dobra, zrobimy sobie 85 default. Self-revive, gdzie tu może być na tej mapie, bo na tym nie grałem. Self-revive, self-revive. Kurde, bo to najbardziej jest przydatne. O, tu jest. Dobra, bierzemy. A i spróbujemy wejść tutaj, tak jak się kiedyś wchodziło w Modern Warfare. Kurde. Tutaj? Nie wiem, czy to tutaj się wchodziło, czy nie na tamtym drugim. Zapominam, że do nich nie muszę strzelać, bo przecież... Kurde, na którymś tu się dało wbiec na... Może tu? Z tego? Nie chcę, żeby mnie zaszedł jakiś od tyłu. Nie, kurde, nie na tym. Nie wiem, któryś tu... Jakoś się tu wskakiwało na te... Jeszcze w starym właśnie Modern Warfare. Jak ta mapa była. Nie pamiętam już. Pamiętam, że to było tu gdzieś, ale... Zawsze mi się wydawało, że to tu się wskakiwało jakoś. Ale teraz sami widzicie, że ja po prostu z tego zjeżdżam. O, i zaraz mnie zabiją te zombiaki. Dobra, nie próbuję tak. Bo to zawsze było fajne, bo na tej mapie można było stąd siedzieć, widzieć całą mapę praktycznie. Sami widzicie, że właśnie gdzie pobiegnę, to się respią od nowa, także tu resp jest... Wiecie, gdzie się pójdzie, tam się respią. Tu jest dobra też miejscówka do przykampienia sobie na zombiaki. Czemu nagle dwóch wyskoczyło? O, są gobelgamy. To nie wiedziałem. Myślałem, że na tych... w tej grze nie ma gobelgamów. Dziwne to jest właśnie, bo gobelgamy chyba nie było w Black Opsie dwójce, ani jedynce. Dopiero w trójce chyba wprowadzili. Także zdziwiony jestem, że to tu jest. Także kupimy sobie najpierw gobelgama. Jeszcze nie testowałem, jak to działają, te gobelgamy. Trzeba wbić sobie. Dobra, wbiliśmy. I zaraz będzie też kolejna fala, także trzeba iść tam szybko. Kupić. Mamy Invisible for Zombies. Aha, to słabo. Aha, tu widzę, że na każdej mapie są osobne inne te wyzwania.
Dziwne. Czy w sumie to nie dziwne, normalne. Nawet fajnie, że tak jest. No i widzicie, lewitujące zombiaki, to jest problem. Jak się zrespią w jednym miejscu, to są lewitujące. Dobra, ta broń to już jest pistolecik do dupy. On nic nie robi im praktycznie tym zombiakom. O. Dawaj broń. Och, lipka, Lara umrę. Dobra, ten spas też jest do dupy. Żeby na 3 hity z shotguna do zombiaka strzelać. I to jest trzecia runda. To chyba jest jakiś żart po prostu. Ty, no w łeb mu strzelam i na 2 strzały muszę go nabijać. Dobra, nie polecam tego spasa. Dobra, bierzemy sobie jakąś weapona tu randomowego. Co dostajemy? Volkssturmgewera. Volkssturmgewera dostaliśmy. A tu mamy Juggernoga. On się nam przyda. I też macie tutaj tego, konsolę, jakbyście, nie wiem, chcieli się pobawić w jakieś. Nie wiem, czy tu można sobie dodawać coś, ale jest konsola także. O, tu jest inny boss. O Jezu. No nieźle. To jest właśnie duży problem, nie? Że się nie pojawiają te. O i teraz widzicie? Nie widzą mnie. A jednak coś wypada z nich. Z tych bossów. Po prostu pójdziemy i strapujemy tutaj. Tyle. Tutaj sobie dosiedział. Niech sobie tu przychodzą. A teraz mam z tego. No nie. Dobra, to już po mnie. Niestety. Nie wiem, czy to ja jestem jakiś taki słaby w te zombie. Czy to po prostu takie trudne jest. Oj, oj, oj. Biegnij, biegnij, biegnij. Co on ma tyle z HP? Ten typ. Aha. Chłop się znikąd pojawił. Nie mogę wyskoczyć, bo umrę. O. No dobra, to jednak jest do dupy pomysł. Bo ich się nie da tu strapować. Do dupy. Dobra, ta mapa jest niezbyt fajna. Ostatnio grałem, to przetrwałem 11 rund, a teraz tylko 6 rund. Słabo. Chyba na terminalu mi się najlepiej na razie gra.